Turbulik po zwycięstwie w walce wieczoru na gali w Jarosławiu. Walka, która no, taka była bardzo wyrównana, trzeba przyznać. Wyrównana, chłopak też doświadczony, medalista mistrzostw Polski, dużo lżejszy ode mnie. Ja wracam po 2 latach przerwy, także takie pierwsze moje starcie od dłuższego czasu, po takich ciężkich kontuzjach, prawda? Także też nie czułem się ani pewnie, ani no, nie byłem przekonany, że też wygram. No właśnie, bo powiedzmy to sobie, że to był dla Ciebie występ, może nie szczególny, ale taki poważny sprawdzian po tym okresie, jak sam wspomniałeś, nieobecności w ringu. No dzisiaj to była klatka, ale między linami powiedzmy to sobie w ten sposób. No ważna sprawa dzisiaj była to dla mnie walka, bo tak zobaczyłem, w którym miejscu stoję, gdzie trzeba iść, żeby coś dalej boksować, prawda? No ciężka walka, choćby też przez to, że ten oktagon jest dość miękki, przeciwnik dużo lżejszy, prawda, ja mam dość sporą nadwagę, jak na moje wcześniejsze warunki, brakuje mi jakieś 10 kilo do zrzucenia, prawda, wtedy na pewno byłbym też szybszy, dynamiczniejszy, prawda, i bardziej energiczny, prawda, co było widać też po moim przeciwniku, że naprawdę dobrze się ruszał w ringu, miał też sprawne, szybkie nogi i ręce, prawda, czyli stawił mi dość duży opór. Ale wygrać się ostatecznie udało. 2 sędziów jednak widziało Twoje zwycięstwo. Tak. No, chyba było 5, czyli 3 musiało jakby widzieć. Właśnie, 3 sędziów widziało Twoje zwycięstwo. No na pewno walka była dość trudna do sędziowania, prawda? Nie było dużo tych ciosów, trzeba było z czegoś tam wybrać, prawda? Dużo też było jakoś tam niecelnych. Także nie mieli jakby dużo liczenia i też ciężko na pewno było to określić. Dużo chodzenia, prawda? Dość mocne i energiczne ciosy były, także myślę, że w miarę fajnie to wyszło. Mówiłeś o tym, że troszeczkę jeszcze sam nie czujesz się tak, jak chciałbyś się czuć i tak, jakbyś chciał się być przygotowanym do tych swoich występów, ale z tego, co dziś tutaj się wydarzyło, z czego szczególnie jesteś zadowolony? No zadowolony jestem, że w ogóle wyszedłem do tej walki, pokazałem tam boks, myślę, że w miarę dobrym poziomie, będę to na pewno oglądał. Na pewno byłem za mało aktywny, dość pasywnie walczyłem, prawda, ale starałem się trzymać ten pressing, też nie wiedziałem, czego się spodziewać bardzo po przeciwniku, też nie wiedziałem, czego się będę spodziewał po sobie, prawda, ale ogólnie jestem zadowolony, że udało się to wygrać. To przypomnijmy jeszcze raz, 2 lata przerwy, jeśli chodzi o Twoje występy, tak. To były kontuzje. Tak, miałem tam zerwanie w barku i tak naprawdę miałem rękę niewładną, to nie mogłem praktycznie wcale boksować. Za tym zaraz poszła waga do góry, która teraz tak naprawdę jest największym problemem. Należy zrzucić wagę i będzie wszystko dobrze. Powiedz w takim razie tylko jeszcze, przypomnijmy, zanim te kontuzje się przytrafiły, jak to wtedy wyglądało i w którym momencie doszło do tej przerwy? No przerwa, prawda, nastąpiła po tym, jak rękę zaczęła pogłębiać mi się ta kontuzja w ręce i wtedy nastąpiła ta przerwa, prawda, no wcześniej tam walczyłem dość aktywnie, prawda, tam zdobyłem brąz na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, byłem mistrzem województwa podkarpackiego i zdobyłem złoto akademickie na Mistrzostwach Polski, także coś tam tych sukcesów miałem, coś tam tych walk toczyłem, prawda. No właśnie, i co teraz? Chyba jest jednak mimo wszystko, mimo tych niedociągnięć, jak sam mówisz, jest jednak satysfakcja, że się wreszcie udało znów postawić stopę na macie. Nie, no pewnie zawsze tam czułem jakiś głód, zawsze chciałem wyjść, jak patrzyłem tam na innych, dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się dzisiaj wyjść i wygrać. No właśnie, dzień po, a w zasadzie ja wiem dzień, no praktycznie dzień po tym, jak doszło do wielkiego wydarzenia pięściarskiego, miałeś okazję to obejrzeć, czy przygotowując się i czekając na swoją walkę, oglądałeś? No i jak oceniasz? No powiem tak, no nie spodziewałem się bardzo niczego innego, prawda? Zadowolony jestem, bardzo mi się podobała przede wszystkim postawa Mariusza Wacha tam na gali, prawda? Z tego byłem bardzo zadowolony, no Joshua mi niczym tam bardzo nie zaskoczył. Ruiz, no to nieprzygotowany, prawda? Do walki. No właśnie, a niektórzy liczyli, że może jednak zaskoczy troszeczkę, że coś może pokaże, a tu się okazało, że jednak pewne rzeczy się nie przeskoczy. Nie dał rady, ale bardzo zadowolony jestem po prostu z tej walki, którą oglądałem, w której Mariusz walczył. Zrobił bardzo pozytywne wrażenie. To powiedz teraz, po tym jak już pewnie takie troszeczkę spadło, trochę takie obciążenie, jak to będzie po tym powrocie, jakie teraz najbliższe plany? No ciężko coś planować, bo kończy się rok, prawda, będzie zaczynał się jakby nowy sezon. Zobaczymy, no praca nad sobą, czyli zbijanie wagi, prawda, przede wszystkim ciągły trening, tak żeby było. A jeśli chodzi o starty, to gdzie teraz chciałbyś ewentualnie spróbować? W tym roku może mi się już nie udać, bo jak widać kończy się rok, a na początkiem roku będę pewnie czegoś szukał, prawda? Zobaczę gdzieś jakieś ciekawą imprezę. Ale bardziej chciałbyś coś w stylu tak jak tu dzisiaj, czy gdzieś może wrócić troszkę do tych startów takich bardziej znanych z boksem amatorskim? No boks amatorski jako tako nie występuje, to jest boks olimpijski, prawda? No boks olimpijski, tak nazwijmy, tak. Jak najbardziej, chciałbym powrócić do rywalizacji w boksie olimpijskim. Jasne, no dobrze, to w takim razie czekamy na ten twój powrót i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A dzisiaj gratulujemy, bo walka, choć tak ciężka i trudna, jeśli chodzi o to wszystko dla ciebie, to jednak zakończona zwycięstwem. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję.